Cześć, jestem Martyna i witam Was w 36. filmiku na moim kanale. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka przychodzę do Was ze specjalnym filmem, w którym to pokażę Wam kilka takich najbardziej popularnych, takich naprawdę kultowych wręcz rzeczy, które każde dziecko chodząc do podstawówki za moich czasów musiało mieć. A za moich czasów w podstawówce było 6 klas, więc mieliśmy max 12 lat. I powiedzcie mi jeszcze raz, że moje chomikowanie nie jest przydatne. Dzięki temu mam jak Wam nagrać ten film, mam Wam co pokazać. Wszyscy już to powyrzucali 5 lat temu, a ja dalej to trzymam. Dobra, tego jest naprawdę sporo, nie mogłam się zdecydować, co Wam pokazać, także już po prostu zaczynajmy, żeby ten film nie trwał 50 godzin, jak zawsze. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie kciuki w górę i zasubskrybujcie tutaj na dole, by dołączyć do naszej wspaniałej internetowej rodzinki i zaczynamy! Okej, a więc na pierwszy ogień pójdzie coś, co mi się kojarzy naprawdę bardzo z naprawdę takimi początkami mojej podstawówki. I jest to... to. Ale nie chodzi mi o sam segregator, nie chodzi mi o brat. Chodzi mi o to, co jest w środku. I są tutaj w ogóle dwie takie bardzo kultowe rzeczy, ale pójdziemy sobie na koniec, bo na końcu jest to, co Wam chcę pokazać jako pierwsze. Kiedyś możecie nawet słyszeć od rodziców, że za ich czasów w szkole wymieniało się zakładki do książek. Że po prostu, wiecie, miało się ich mnóstwo i przychodziło się i się wymieniało z rówieśnikami. A za moich czasów wymieniało się takie oto karteczki. I mamy tutaj jakieś, na przykład jest Nemo. O, na przykład mamy taką z Barbie. I ona jest brokatowa. I jak ktoś ogarnia te czasy mojej właśnie podstawówki, to wie, że brokatowe karteczki to po prostu poszły za 3 zwykłe albo coś, jeżeli ktoś się dobrze targował, to nawet i 5. Także naprawdę my się wymienialiśmy. Ta już na przykład nie jest brokatowa, nie? Ta jest zwykła. Takimi karteczkami się po prostu handlowało w szkole. Boże, ale sentymentalny odcinek będzie dzisiaj. Po prostu dzięki temu ja się teraz tak dobrze handluję. Jeżeli chodzi o targowanie się, to jestem po prostu mistrzem. To dzięki tym karteczkom i temu, co zaraz Wam jeszcze pokażę. Bo no dosłownie po prostu chodziliśmy z takimi segregatorami w szkole i z różnymi takimi karteczkami i po prostu patrzyliśmy, kto jaką ma i jak nam się jakaś podobała, to po prostu mówiliśmy mu: ej, dobra, dam ci taką Wings i dorzucę do niej jeszcze na przykład, o, taką z Hany Montany i ty dasz mi w zamian taką fajną Hanę Montanę, nie, na przykład. I no dosłownie tak, takie po prostu zabawy wtedy były i to było po prostu mega. Także ja wiem, że to teraz brzmi głupio i dziwnie i zapewne nie rozumiecie w ogóle tego fenomenu i dlaczego ja się tym tak podniecam jakimiś karteczkami. Ale dosłownie w każdym sklepie, takim jak Smyk czy inne takie tego typu rzeczy, czy w każdym papierniku, to po prostu stały całe regały tych właśnie różnych karteczek i po prostu, wiecie, takich macie teraz różne takie naklejki czy coś do wyboru, to stały takie stojaki, takie obkręcane i na nich było pełno różnych karteczek właśnie, jest czy to z Witch, Wings, Barbie, Kubuś Puchatek czy inne tam bajki Disneya z księżniczkami Disneya, no po prostu ze wszystkim. To było po prostu coś fantastycznego i my dosłownie chodziliśmy z takimi właśnie różnymi segregatorami i wymienialiśmy sobie te karteczki. Ja nie wiem, co mieliśmy wtedy w głowie, ale to było po prostu naprawdę mega fascynujące i każdy dosłownie to robił, każda dziewczyna. A drugą rzeczą jest to, co jest na początku tego segregatora, czyli są to naklejki. I tak, naklejałam te naklejki na koszulki. Nie pytajcie, ale naprawdę chodziliśmy po prostu z toną takich naklejek różnych i po prostu je wymienialiśmy ze sobą. Już się tu posklejało wszystko, jak dawno tego nie otwierałam. Co to jest? Mam nawet naklejkę z Janem Pawłem II, czy wy to widzicie? O mój Boże, hit, po prostu hit. Nie wiem, jak ja Wam to pokazać, żebyście to widzieli. Ale Jezu, ile tego tutaj jest. Co to ma być? Co to ma być? To jakieś konie, nie wiem, co tu jest. Jezu, to jeszcze jakieś bazgroły moje. Dobra, tego Wam nie będę pokazywać, bo aż wstyd. O Jezu. Czy Wy to widzicie? To się posklejało wszystko. O, dobra. No i widzicie, na takiej samej zasadzie, jak działały te karteczki, to tak samo działały naklejki, że po prostu chodziliśmy z tymi naklejkami i się wymienialiśmy. I na przykład tu macie jakąś naklejkę lizaka w 3D, no to on był więcej wart niż, nie wiem, taki dzwoneczek, który był normalną, płaską naklejką, nie? Więc jakby to wszystko miało taki swój tutaj sens, układ i skład. Pół podstawówki dosłownie chodziliśmy z tymi różnymi rzeczami i się wymienialiśmy. Jak nie karteczki, to potem naklejki przyszły, a potem przyszły jeszcze następne rzeczy, które zaraz Wam pokażę. To tyle w sumie, jakby nie naklejały się ich nie wiadomo gdzie. Nie, za moich czasów naklejki się wymieniało. Po prostu przychodzisz, mówisz: cześć, ja chcę tą, a ja chcę tamtą, dobra, no to się wymieniamy, ale ta moja jest lepsza, więc musisz mi dołożyć jeszcze jedną. A, no dobra, no to ci dołożę jeszcze taką. Okej, dobra, deal, deal.
pięknie, wiecie. I handel kwitnie w szkole, nie? A więc jak jesteśmy już w kwestii wymieniania różnych rzeczy, to pokażę Wam też takie oto gumeczki. Ja wiem, że to wygląda dziwnie na pierwszy rzut oka. Wyjmę Wam tu kilka, bo tego jest też naprawdę po prostu mnóstwo. To są, powiem Wam, bransoletki. To są bransoletki w różnych dziwnych kształtach. Tu na przykład wylosowałam jakieś winogronko i macie takie różne kształty i one się normalnie tutaj rozciągają, to są gumeczki i się zawsze je tak nosiło tu na ręce i im więcej, tym lepiej. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale zobaczymy dalej. Tu na przykład mamy jakiś pierścionek, taki normalnie z brylantem i też pyk i na rękę ląduje, nie? Dalej mamy jakąś truskawkę. No. I też pyk na rękę ląduje oczywiście. Co to jest? A dobra, nie mam pojęcia. Wróżka jakaś? No tak, bo tu ma nogi i tu ma skrzydła. No, jakaś wróżka, nie? I pyk, dobra, na rękę. Dalej, co to jest? Centaur? Były, kurde, takie skomplikowane kształty. Centaur i pyk na rękę ląduje. I wiecie, i po prostu mnóstwo tego wszystkiego, różne kształty, różne, nie wiem, napisy. Tu jest na przykład jakiś napis ROK. I wiecie, to polegało na tym, że im więcej masz tego na ręce, tym jesteś lepszy po prostu. Teraz, jak masz iPhone'a, to jesteś lepszy od tych, co nie mają iPhone'a. Co oczywiście jest bzdurą, wiecie, ale no tak się przyjęło w naszym społeczeństwie. Ledwo ci dopływa tutaj krew do dłoni, bo to ci tak ściska, ale nosisz to i nosisz jak najwięcej. Nosisz po prostu, my nosiliśmy tego tyle, dosłownie. Pół ręki po prostu było w tych gumeczkach. 50 gumek na ręce i jesteś super. I życie jest piękne. Hello Kitty nawet jest... No, żyć nie umierać, nosisz takie na ręce, nie? I wiesz, i wymieniasz się na przykład, mówisz, że patrz, ja mam takie fajne Hello Kitty, mama mi kupiła. Zobacz, mam takie Hello Kitty. A ktoś mówi, dobra, a ja mam taką perkusję, bo na przykład mam ich 3 i chcę się wymienić, żeby mieć coś innego po prostu. Dobra, ale ja, to moje Hello Kitty jest fajniejsze, więc musisz coś jeszcze dorzucić, bo tu jest na przykład taka, nie wiem, fajna kokardka, czy cokolwiek innego. I ty mówisz w takim razie, dobra, to dorzucę ci jeszcze w takim razie tego jednorożca, nie? Ten jednorożec jest z brokatem. On jest z brokatem normalnie. Wow. Wow, ja miałam tyle wartą, kurde, gumeczkę wtedy? Szok. Dobra, no to nie dajemy mu tego brokatowego, nie? Wiecie, o to chodzi, widzicie? To jest brokat, to jest więcej warte. Nie dajemy tego. No, więc dorzucamy na przykład ciastka. Więc mówimy, że do tej perkusji dorzucamy ciastka i dajemy ci takie 2, a my dostajemy tę Hello Kitty w zamian, nie? I dobra, i deal. Deal. I handel kwitnie znowu. Autentycznie. Najpierw były karteczki, potem były naklejki i potem były te gumki, z tego co pamiętam. W takiej kolejności to chyba było. Dobra, już mnie ręka boli, już muszę to zdjąć. A więc jak jesteśmy teraz w bransoletkach, to pokażę Wam różne bransoletki, jakie były modne. I oczywiście w tamtych czasach były naprawdę bardzo popularne takie rzeczy do robienia różnych rzeczy. Rzeczy do robienia? Nieważne. Typowe rzeczy takie DIY. I były to m.in. takie oto bransoletki. Ich też się oczywiście nosiło jak najwięcej, bo to też oczywiście już tutaj świadczyło o Twoim statusie społecznym. To są takie oto bransoletki. Tak one wyglądają. I tyle. Jakby żadnej filozofii. I takie różne kolorki. I to też się zakłada na rękę. I po prostu jak masz ich dużo, to jesteś fajny i też się czasami wymieniało w sumie te bransoletki. Jak ktoś na przykład miał w jakimś tam kolorze, którego ty nie masz, to no to się po prostu wymieniało. Bo właśnie je się robiło z takich, zaraz Wam pokażę, takich fajnych gumeczek. O, i tak to wyglądało, nie? I tak się nosiło na ręce. I mamy też właśnie taką szerszą i ona jest już taka naprawdę taka super, uper. Wiecie, to już jest inny poziom normalnie, wiesz, i inteligencji, i twórczości, i kreatywności. I tu jeszcze nawet taka fajna tęczowa była, zobaczcie. I wtedy tęcza się nie kojarzyła z LGBT. One nawet też mają takie zamknięcia. W sensie, no, takie do otwierania, zamykania tych bransoletek, jakby co? Takie przezroczyste. Także no, tak to wyglądało. I teraz Wam pokażę, z czego to się robiło. Ja mam oczywiście taki mały pojemniczek i go nosiłam zawsze do szkoły. I tutaj są różne przegródki na te właśnie gumeczki, bo to z takich gumeczek się robi te bransoletki. Z takich dosłownie małych gumeczek. Tu są nawet jakieś takie przyrządy do robienia tego, ale no generalnie po prostu brały się 2 palce, nawijało się te gumeczki i bransoletka powstawała i tyle. Ale jeżeli właśnie chodzi o takie bardziej skomplikowane, to używało się też tego. I to na przykład jest właśnie chyba ta bransoletka była z tego, już to nie pamiętam jak to się robiło dokładnie, ale no były takie po prostu sprzęty też. A w domu czekało na mnie takie oto wielkie pudło.
takie oto pudło. Dziękuję Ci, mamo, że mi kupiłaś wtedy takie, bo oczywiście nawet połowy tych gumeczek nie zdążyłam zużyć, zanim to wyszło z mody. Ale no po prostu szał koleżanek, jak przychodziły do mnie i widziały, że mam tyle różnych gumeczek i po prostu takie całe wielkie pudło, no to ja po prostu byłam królową życia wtedy. Także tak to wyglądało. Po prostu takie małe gumeczki i z nich się robiło takie oto bransoletki. I to też był mega po prostu szał na to. No... Dosłownie siedziało się po prostu w domu godzinami, czy w szkole też i się to robiło po prostu. Jeszcze na pewno na YouTubie są różne tutoriale, jak to robić. A spróbujmy. Dobra, otwórzmy to sobie. Weźmy sobie jakąś gumeczkę. I dobra, Martyna próbuje. Jakoś tak się chyba zaczynało, tak na skos. I nie wiem, jak to było. Potem coś... Chyba, że jakby tak się zakładało i potem to jakby przez ten. Coś takiego, że to się tak jakoś zdejmowało chyba. O. I teraz nakłada się jeszcze jedną. Tak, o. I to się chyba znowu tak do środka brało. Coś takiego. No jakby... No teoretycznie coś powstaje. Coś tutaj idzie. Więc jakby chyba tak to się robiło. Potem jeszcze też była dobra akcja z tym, że zaczęli mówić, że niektóre te gumeczki to są jakieś rakotwórcze i w ogóle i potem ludzie trochę przestali to kupować. Rakotwórcze gumeczki były potem, nie? Ale potem znowu to wróciło. No Jezu, widzicie te ślady? Moje ręce będą tak poszkodowane po tym filmie, że ja nie wiem. I następne DIY, filofany. To były w sumie... Nie wiem, po co my to robiliśmy tak naprawdę, nie wiem, to było jakby zawsze się zaczynało od takiej pętelki, więc jakby to mogło być jako jakiś bryloczek gdzieś czy coś, nie wiem, ale generalnie no, wygląda to tak. I są dwa sposoby, bo jest taki właśnie kwadratowy i tu macie jeden kolorek, tu macie drugi kolorek. I jest też sposób okrągły, który już umiało mniej osób. I gdzie się przeplatają tak dwa kolorki i to jest po prostu okrągłe. I powiem Wam, że ja... Naprawdę robiłam tego na potęgę. Mam tutaj dalej całą po prostu skrzynkę tych filofanów. O, bo to po prostu jest taki kabelek. I tyle. I on jest taki delikatnie rozciągliwy. I z takich właśnie rzeczy powstawały takie rzeczy. Cała filozofia. I no mówię, po prostu mam tutaj mnóstwo różnych kabelków, różne kolory. Tu z wierzchu są różne zrobione, a tu macie wiesz, jeszcze pospinane normalnie kabelki. To jest cały po prostu... Piękny porządek zrobiony. Dobra, obczajmy, jak to się robiło, czekajcie. Bo to było jakoś tak, że to brało się jakoś tak na drugą stronę i tu powstawała taka pętelka. I to się brało jakoś tak na drugą stronę, żeby były takie dwie pętelki na przestrzał. I potem jedno przechodziło tak nad tą pierwszą pętelką i przez drugą pętelkę. A ten drugi przechodził też nad tą pętelką i wchodził w tą drugą pętelkę. Oczywiście wy tutaj pewnie praktycznie nic nie zobaczycie, bo nie mam odpowiednio ustawionej kamery. Ale no, wychodziło to mniej więcej coś takiego. I po prostu to się teraz zaciskało. O. I jakoś tak. O. I powstawało coś takiego. Od góry tak to wyglądało i to się po prostu tutaj zaciska mocno i tak to wygląda. Tak, taka filozofia. I ja mówię, że nawet jeżeli to już wyszło z mody, to ja i tak naprawdę często to robiłam w domu. Siedziałam i to robiłam, dlatego mam jeszcze tego tyle. I rodzice mi też kupili taką oto książkę. Autentycznie była książka o tych filofanach. Filofuny. Wesołe plecionki. Cała dosłownie książka to była, jak to robić. I to były różne takie do nauki, typu o właśnie na przykład jakieś serduszka. Tu jakieś nawet zwierzęta były. Wąż, mysz, tu jakaś sowa. Także no naprawdę mega rzeczy można było robić z tego. O, tu jakieś jeszcze w ogóle inne sploty, jeszcze taki jakiś. Tu jakieś z jakimiś koralikami, jeszcze w ogóle super, super. Tu jakieś łączenie w ogóle dwóch. Co tu się dzieje? O, i tu są literki różne. Ja pamiętam, że coś próbowałam robić te literki, coś zaczynałam. Jeżeli kiedyś usłyszycie w internecie, czy tam usłyszycie, zobaczycie na jakimś memie czy coś, że starsze roczniki pamiętają taką kwestię ej, weź mi zacznij, to chodzi właśnie o to. Bo wiecie, tam na przykład zaczyna się od takiej pętelki, nie? No to jest łatwiej zacząć. To jakby bez problemu praktycznie. Ale jeżeli ktoś umiał zaczynać te właśnie filofany od takiego niepętelkowego sposobu, czyli po prostu to było tak naprawdę tak na płasko, po prostu wszyscy mieli takie wow, ty tak umiesz zaczynać i w ogóle weź mi zacznij! Także no to zaczynanie było naprawdę
bardzo problemowe. Także jeżeli usłyszycie kiedyś ten tekst, to właśnie o to chodzi. I przechodzimy dalej, też do DIY. Teraz już może trochę mniejszy szał był na to, ale też na pewno większość osób to w domu miała, większość osób przynajmniej jedno takie zrobiła. I mowa tutaj o takich oto koralikach. I tego się nie naplatało na żyłka, nie. Je się zgrzewało. Układało się je na takich oto różnych podstaweczkach. Tutaj te podstawki mają takie specjalne wypustki. O, to jest takie z takimi wypustkami tutaj. I na tych właśnie wypustkach, do tych wypustek wchodziły właśnie te koraliki. Układało się to jakiś wzorek, potem zakładało się taką bibułkę na to. Brało żelazko i po prostu jechało po tym i one się zgrzewały, bo one się po prostu topią pod wpływem ciepła i się zgrzewały razem i powstawały różne rzeczy. O, tu nawet jest jakieś coś. Czekajcie. O, dobra, nie mam pojęcia, co to miało być, ale no generalnie powstawało coś takiego. Tak to wygląda. Tutaj widać, że z tej strony było zgrzewane, bo to jest takie bardziej płaskie, a tu ma rzeczywiście taką fakturę tych koralików. Także no takie rzeczy po prostu powstawały i to się trzyma teraz bezproblemowo. Tu na przykład też był właśnie taki kwadracik, też było taki naprawdę już duży kwadrat, że tutaj różne takie rzeczy można było układać, jakieś serduszko. Także no naprawdę różne, przeróżne rzeczy się z tego robiło i naprawdę mega zabawa. Ale jak widać, te koraliki po prostu są i się nie kończą. To było pudełko z Ikei. A drugie takie układanki były złączane wodą. To miało taką podstaweczkę i to jest już podstawka na nie z wypustkami, tylko właśnie bardziej wklęsła taka, bo to było na kuleczki. I tutaj się układało kuleczki. O, tu nawet jest jakaś instrukcja, na przykład jak ułożyć spadającą gwiazdę. Albo taką zwykłą gwiazdeczkę. Albo, o, motylek. Czy jakieś różne inne dziwne rzeczy. O, tu nawet jakaś wróżka czy coś jest. Także takie różne rzeczy się układało i to są o takie oto kuleczki. Ja tu miałam całą piękną skrzynkę z tym wszystkim. To się jakoś otwierało. O. Wow. Tak to wygląda. Takie kuleczki. O. No taka po prostu mała kuleczka i też pod spodem coś było. Skarby narodu. O. O, tu są nawet jakieś ułożone rzeczy. A, bo tu są... A, to są specjalne sprzęty. Czekajcie, bo to się podszczepiało. Ten plastik się rozpuścił. Jezu. To się skleiło. Dobra, ale generalnie to jest takie miękkie i tu się nakładało te koraliki. To się tak zasysa. Tak się ściska. Bierze się kuleczkę i się puszcza i ona się teraz tutaj trzyma na końcu. I potem się z powrotem robi pyk i ona wylatuje. Także tak się układało. Albo po prostu palcami. I tutaj też była jakaś taka... Jezu, kiedy jest popsuta już. Taka szufelka do po prostu nakładania gdzieś tam wygodniejszego tych koralików. Jest, były też jakieś pierścionki tutaj w ogóle, że tą zaślepkę można było zamienić na jakąś rzecz. Tu mamy jakąś ułożoną jakąś wróżkę. No, o, i był, ups, i był taki spryskiwacz. Tu się po prostu, o, nawet jest jakaś woda. Ty, może to będzie jeszcze działać, czekajcie. O, dobra, wait, ja się teraz podjarałam. Dobra, układamy to. Nie wiem co, ale coś ułożymy. O, jakiegoś kwiatuszka takiego ułożymy. Nie wiem co ja robię. O, dobra, ułożyłam jakiegoś mini kwiatuszka. Spiekajmy teraz tą wodą. Ciekawe, czy ta woda w ogóle nie wiem, woda pleśnieje? Czy nie? I dobra, uwaga, spiekuję tą wodą. Okej. Okej, w instrukcji jest napisane, że trzeba poczekać 10-15 minut, więc myślę, że akurat przejdziemy sobie do następnych rzeczy, a potem wrócimy do tego i zobaczymy, czy to się skleiło, czy to jeszcze działa w ogóle. Też pamiętam, że była potem akcja jakaś z tym, że wycofali to, bo jak dzieci to zjadały, to potem się zachowywały jak po jakichś narkotykach, czy coś takiego. To chyba przez to właśnie, że wiecie, że tą wodą się spsikuje i to ma jakieś tam substancje. No wiecie, byłam mała, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Dopiero jakiś czas temu w sumie w ogóle odkryłam to, że coś takiego było i powiedziałam to mojej mamie. Ona takie, no wyrzuciłam wam to wtedy. A ja takie, a to dlaczego ja to mam dalej? Więc potem jakby chyba musiało to ucichnąć i nie wiem, zmienili jakąś recepturę czy coś i to wróciło, czy coś takiego, nie wiem. Dobra, ważne, przechodzimy dalej. I dalej już to w sumie jest tyle z tych wszystkich naszych tutaj jakichś DIY-ów, także przejdziemy sobie teraz do gadżetów takich troszkę innych już. I zaczniemy sobie od takich oto kulek metalowych, magnesowych, czy jakkolwiek to nazwać. Generalnie, wyłaś, o.
Generalnie tak to się prezentuje. To są po prostu kuleczki, które się do siebie przyczepiają. Jak to pociągniemy, o, to one po prostu się trzymają tak do siebie. O. I na czym polegał ten fenomen? Bo to też był po prostu szał na to. Każdy po prostu to musiał mieć. Tak się po prostu prezentują te kuleczki. I po prostu różne budowle z tego wychodziły. I jakby one się zczepiają w różny tam sposób i można różne rzeczy z nich robić i po prostu budować. Były też różne jakieś kolorowe wersje, ale też często ten kolor po prostu się zdzierał podczas użytkowania, bo to było jakieś tam badziewne. Ale no generalnie są też różne takie właśnie kolorowe, więc jakieś tam kolorowe budowle też można było robić. I no... Naprawdę, był moment, że po prostu każdy do szkoły nosił taką właśnie kosteczkę tych kuleczek, zazwyczaj właśnie w takich pojemniczkach. No, szał też był na to niemiłosierny, dość szybko w sumie przeszedł. Także tak, po prostu takie kuleczki i zabawa takimi kuleczkami. Tak wygląda pojedynczo jakby co. Ale naprawdę fajne, bardzo kreatywne. Nawet teraz w sumie lubię się czasami ją wyjąć z szafki i się nią pobawić, także... Następna rzecz jest może nieoczywista, ale jest nią długopis. To jest jeden długopis, jaki mi został z takiego rodzaju. I po prostu chodzi o to, że ma tutaj dużo różnych kolorów, takich o, i które po prostu się wciska i współpracuj. Wciska się i teraz mamy wybrany ten fioletowy i po prostu on wtedy teraz pisze nam na fioletowo tutaj. I na nic więcej w sumie z tym nie zrobimy, ale zawsze była właśnie taka akcja, że każdy próbował wcisnąć te wszystkie kolory naraz. No wiadomo, że się nie da, bo wyjście jest tylko jedno, ale po prostu zawsze to było takie no dawaj, po prostu siedzisz na lekcji, nie słuchasz, tylko wciskasz te kolory i próbujesz je wcisnąć wszystkie naraz. Takie były zabawy po prostu wtedy. Także takie długopisy też naprawdę były kultowe, po prostu każdy miał taki i im więcej kolorów, tym lepiej. Najpierw oczywiście były takie, że były jakieś cztery kolory czy coś, bo wiadomo, najpopularniejszy czarny, niebieski, czerwony i zielony. Potem zaczęły właśnie dochodzić jeszcze jakiś fioletowy, czy pomarańczowy, czy jakiś nie wiadomo jeszcze jakie. I w końcu zaczęli robić, nie wiem, 12 kolorów, 24 kolory, w ogóle jakieś nie wiadomo co się tam działo. Także no, im więcej kolorów, tym lepiej. I po prostu zawsze każdy właśnie tak próbował to wcisnąć, wszystkie te kolory naraz. I teraz długopis o podobne coś, przez co nie chcieli nas puścić na samolot na lotnisku, jak wracaliśmy z Turcji chyba. I jest to taki oto laserek. I mój tata musiał tam stać i tłumaczyć, że to jest po prostu zwykły taki nieszkodliwy laser, który akurat nie chce działać oczywiście. O, działa. I po prostu jest taki laserek. Wiecie, możecie się teraz spotkać naprawdę często z takimi rzeczami. My wtedy, jak byliśmy właśnie za granicą na wakacjach, to dorwaliśmy takie coś. Pamiętam, że dość drogie wtedy to było, tak nasi rodzice byli jak tacy, może jednak wybierzecie coś innego. Ale no, uparliśmy się z moim bratem i stwierdziliśmy, że chcemy takie coś. I potem to zaczęło też wchodzić do Polski po jakimś czasie, więc my byliśmy takimi w sumie pionierami. Teraz też się spotykam bardzo często z takimi miniaturkami, czy jak na przykład wykładowcy takie często mają taki czerwony laserek, żeby tam taki wskaźnik, tak? I jest też taka super nakładka. Nie wiem, czy to w ogóle zobaczycie. A jest taka nakładka na to, robiąca taką fajną siateczkę. O, jak to się oczywiście na jakąś, nie wiem, dużą ścianę puszcza czy coś, to to jest dużo fajniejsze. I to się tutaj obkręca i wtedy powstają takie różne wzorki. Jakieś mniejsze, większe te kropeczki. No naprawdę, to było fenomenalne. Po prostu wtedy chodziliśmy wieczorami na takie właśnie jakieś przedstawienia, wiecie, takie mini disco i potem jakieś występy tych animatorów i tak dalej. No to po prostu zawsze chodziliśmy z tym i tam świeciliśmy po tych wszystkich ścianach i tak dalej. I potem coraz więcej osób miało właśnie takie rzeczy. W takim ładnym pudełeczku jeszcze mamy tutaj normalnie wszystko, co odmiot. I to jest po prostu na baterię, także... Dlatego mi tutaj nie chce czasami działać, bo się wyczerpują. Także no, potem w pewnym momencie też był szał, po prostu w szkole też różne osoby to przynosiły do szkoły i nauczyciele się wkurzali oczywiście, bo teraz komuś do oka naświecą i w ogóle, że ktoś straci wzrok. I teraz przejdźmy sobie do czegoś może bardziej dla chłopaków, aczkolwiek dziewczyny też to czasami miały. Jest to taka mini dyskorolka. I jest to w sumie dziwna dość zabawka, bo ma się taką małą dyskorolkę. I o, ja nawet mam z jakimiś kwiatkami tutaj taka dziewczęca. I po prostu ona była na palce. Jakby jeździsz po czymś i po prostu jeździsz palcami. I czasami ludzie oczywiście się uczyli jakichś tutaj trików i w ogóle nie wiadomo czego. Ja nigdy tego nie umiałam. I tak, po prostu tyle. Jakby to jest cały fenomen tej zabawki. Potem też widziałam, że wchodziły jakieś takie mini właśnie rowerki. Ale to już w ogóle jakaś, nie wiem, wyższa szkoła jazdy.
jak sobie poszukacie na YouTubie, też na pewno są różne filmiki, jak ludzie robią jakieś różne fajne rzeczy z tym. I tutaj też w ogóle były wymieniane kółeczka, tu są takie kółeczka 4 i tu są takie zwykłe, ja mam założone z jakimiś płomieniami, czy nie wiem co to jest. I tu był taki mini klucz, to było takie urocze. Ja zawsze lubiłam się bawić właśnie w wymienianie tych kółek i tam sobie kręcić tym małym kluczykiem. Czy był naprawdę coś spory szał na to, ale dość krótki. A jeszcze mieliśmy zobaczyć, co tutaj z naszym kwiatuszkiem, którego układałam, czy się skleił, także uwaga, chwila prawdy. No, jakby nie chce odejść. O, dobra, odczepił się. Jest jeszcze trochę mokry, także jeszcze pewnie trochę czasu by mu się przydało, ale generalnie w miarę jakby się trzyma, także działa, działa po tylu latach i jeszcze się skleił. To jest właśnie jakość tych starych rzeczy. Wszystko działa do tej pory. Teraz to się po roku już psuje.